A teraz przypomnienie dla osób, które mają firmę. Od 1 stycznia tego roku nastąpiły zmiany w ZUS. Profil PUE ZUS jest teraz obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Mówimy, jak go założyć i jakie korzyści niesie to rozwiązanie. Już prawie 11 milionów Polaków ma swój profil PUE ZUS. Wśród tych osób ponad 90% prowadzi własną działalność. W poprzednich latach obowiązek posiadania profilu mieli płatnicy, którzy rozliczają składki na więcej niż 5 osób. To jednak zmieniło się w tym roku. Teraz obowiązek posiadania profilu dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Od stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania aktywnego profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. Mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik łódzkiego oddziału ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do tych osób, które nie założyły jeszcze profilu PUE ZUS, o jak najszybsze zrobienie tego. W chwili obecnej zidentyfikowaliśmy jeszcze pewną grupę płatników, którzy do tej pory nie mają tego zrealizowanego i z tego powodu nasi pracownicy podejmują ponowny kontakt z płatnikami składek. Tłumaczy Zdzisław Jaźwiec, dyrektor oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. Profil ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Dzięki PUE ZUS można w dowolnym miejscu i czasie załatwić większość spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego. Właściciele firmy mogą między innymi składać wnioski do ZUS. Mają też dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników. Jak założyć taki profil? Można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze przez bankowość elektroniczną, po drugie przez podpis kwalifikowany, ale także przez portal login.gov.pl, czyli przez profil zaufany, dowód czy bankowość elektroniczną. Wyjaśnia Marlena Nowicka, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału ZUS. Podczas rejestracji za pomocą login.gov.pl, bankowości elektronicznej czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego korzystanie z nich nie wymaga wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.